Żeby walczyć? Oddawaj! To moje! Przegrasz jak nic, Chyziek! Zjeżdżaj do tyłu, gdzie twoje miejsce! Spadaj stąd! Nie spadaj! Co ci odbiło? Mogłeś mnie zabić! Też mi coś! Ty zajechałeś mi drogę! Nie, właśnie, że ty mnie! Wcale, że nie! Wcale, że tak! Wcale, że nie! Wcale, że tak! Wcale nie! O, cześć, Boł. Cześć. Chciałam ci podziękować, że uratowałeś moją trzutkę. Och, nie, wiesz, to takie tam. A co powiesz, jeśli znajdę dziś kogoś, kto popilnuje za mnie owieczek? To jest ten, no. Pamiętaj, jestem zawsze bliżej niż myślisz. Gargamel schwytał Piszczocha i go uwięził. Chodźmy do papy Smurfa. Nie ma czasu. Gargamel zrobi jeszcze Piszczochowi coś okropnego. To nasza wina, że wpadł w kłopoty. Musimy go ratować. Tak, tak, chodźmy. Pępek, wyglądasz, jakbyś poczuł bluesa. Tak? Udało nam się, co? Kiedy zaczniemy jeść? My? Tak! Chcę jeść! Słuchaj, Pępek, mam złą nowinę. Nasze parówkowe duo zamieniło się teraz w parówkowe solo. To znaczy? To oznacza, że nasza spółka Zoo jest rozwiązana. Zaczekaj! To nie w porządku! Od porządku w mieście są gliny! Gomez? O, Gomez! Skarbie, spędzasz cały dzień na zanurzaniu się w gorącej lawie. Tak bym chciała, żebyś się zawsze dobrze bawił, ale widzę, że jesteś bardzo nie w humorze. A pamiętasz, jak wujek stracony rozbił się sterowcem podczas wieczoru poezji na świeżym powietrzu? Tak, oczywiście, Tish, ale to było 10 lat temu. Jasne, organizowaliśmy też zawody w całowaniu skorpiona, ale w sumie teraz to już nie to. No cóż, c'est la vie. Dzień dobry. Błagam, nie krzycz, nie zrobię ci żadnej krzywdy. Jestem duchem, to prawda, ale duchem przyjaznym. Jeśli zaczniesz krzyczeć, obudzisz moich wujów, a oni nie są tak przyjaźni jak ja. Teraz cię puszczę, dobrze? Jakie chłodne. Chcesz trochę? Nie, Barmeczku, dzięki. Omal nie pobiłem tego głupka Maxa, ale nie chciałam go skrzywdzić. A więc chodzi o tę Dimple. Uważam, że byłeś świetny. Podobało ci się? Wiesz, cały ten kawałek. Nie, to było raczej... Tak, pokażę ci. Usłyszałam super plotkę. Mów, padniesz z wrażenia, Sharon. Czyj koncert marzy ci się po nocach? Nie. Tak. Nie, Vice Grip? Za miesiąc w naszym mieście zobaczymy ich. Czy to naprawdę ty? Stałeś się nagle taki wysoki? Tak. Teraz żadne dziecko nie powie, że jestem mały. Uważaj, synku! Znowu jestem mniejszy od mama i Flory i innych dzieci i znowu będą mi dokuczać. Nie jesteś wcale taki mały, Aleksandrze. Ale ja chciałbym być taki jak inni. O, mój ty biedny parazytusiu. Dobrze wiem, co czujesz. Siedzisz w tej ponurej celi, sam jak palec, bez bratniej duszy, bez żywiciela. A wszystko przez tego drania Supermana. Superman. Ale nasz zgrany duecik załatwi go raz dwa. Kiedy będzie po wszystkim, może zaspokoję twoją chrapkę. Na moją energię, rzecz jasna. Szach, mat. Ethelbercie, nie chcę cię załamywać, ale ogrywałam cię, stary. No właśnie, widzę, ale jak to się stało? Mordeczko, to ja ci to zaraz wyjaśnię. Taki jesteś honorowy, że wydaje ci się, że wszystkim można ufać i dajesz się podpuszczać. Zresztą ty tak masz na co dzień. A ja, kochany, opieram się na przesłankach natury pragmatycznej. Co się dzieje? Panie Tichy, jaki piękny widok. Prześliczny. Że co? Bezpiecznik ci się przepalił? Mamy problem. Wylazły z szafki kuchennej. Tak, bo zazwyczaj jest odkurzaczem, tak? Ale ty uruchomiłaś przycisk inspekcji. No tak. Czy dostanę nowe zadanie, panie Tichy? Co? Czy mam powrócić do starego zadania? Jeden mały krok purła! Jeden wielki skok dla góry krytyczny! I jeden wielki guz dla starego Emmera. Ale knypki, co nie? Szukamy gościa, który nazywa się Królik Bax. Królik Bax? Widziałeś go? Gdzie on jest? Gdzie go szukać? Manta! Dobiegłaś pierwsza. Tylko że pogubiłaś nogi. Czemu pomagasz tej uczennicy? Bo jestem taki twardy i zły. Chcę ją skopać jej własną nogą i... Za karę zostaniesz po lekcjach. Tylko że dzisiaj pani od historii już kazała mi zostać w szkole. To może przełożymy to na jutro? Dosyć tego! Wynocha z lekcji! Kapitanie Bryjek, melduję, że nasz statek wylądował na planecie Ziemia. Dziękuję, nawigatorko Marmolatko. Pilocie Kipolu, czy pokrywki na skafandrach dokręcone w lewo? Tak, jest. Dziwna planeta. Wygląda zupełnie inaczej niż nasza planeta Konfitucja. Ej, zaczekajcie na mnie! Zaczekajcie na mnie! Dzikie kaczki są ptakami wędrownymi i na zimę lecą na południe. Kaczki domowe nie lecą na zimę na południe. A co mi tam? Ja tam lecę na południe. Do widzenia!